Witajcie w moim kokosowym studiu. Początek sezonu 2023. W tej chwili 8 palm kokosowych na stanie, w tym jedna taka ciekawostka. To jest orzech kokosowy, który znajoma przywiozła mi z Dominikany. Ponad rok temu i który wykiełkował 28 kwietnia mniej więcej, czyli 11 miesięcy temu, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć takiego orzecha kokosowego w skorupie, wykiełkować go i uzyskać taką siewkę, w której już są liście wystające, natomiast korzenie jeszcze są schowane w skorupie. No, i tak się właśnie stało. Więc, mija więc 11 miesięcy. No, i przyszedł czas, żeby z tym coś zrobić. Ale to już też taka dłuższa opowieść, ponieważ ja te kokosy przez, po wykiełkowaniu zawsze trzymam w wodzie. I ci, którzy w Indonezji zajmują się palmami kokosowymi, ich miniaturyzacją, nazywają coś takiego. Bonsai, klapa, media air. Co, gdzie bonsai? To bonsai. Klapa to palma kokosowa. Media air to trzymana w ziemi. Nie tyle w ziemi, co w wodzie, zamiast w ziemi. I to jest właśnie taki typowy przykład. Jest to kilkulitrowy słój, Akurat pasujący otworem do tej dolnej części kokosa. I przez kilka miesięcy stał on na dnie akwarium, gdzie było około 10 cm wody, i podgrzewana była woda do około 25 stopni Celsjusza. Doskonale się to sprawdza. Jest to taka prawdziwa hydroponika, o której pisałem w moim e-booku o poradniku o palmie kokosowej. Nie udało mi się takiej palmy kupionej w sklepie przełożyć do akwarium, ale wszystkie siewki, które uzyskałem, a mam ich 5, w ten sposób przez kilkanaście tygodni przynajmniej były uprawiane. I tutaj można sobie dokładnie obejrzeć system korzeniowy palmy kokosowej. A więc widać te grube korzenie tworzące kotwiczące, tworzące wiązkę i drobne korzenie odżywiające. Mimo że słoik ma około 40 cm wysokości, korzenie są już mocno podwinięte, zaś cała roślina ma grubo ponad metr wysokości. I to jest taki przedmiot, który mógłby sobie stać u mnie na biurku przez kolejne no, miesiące, ale postanowiłem przesadzić go do ziemi, ponieważ te palmy kokosowe, które rosną w ziemi no, cechują się tutaj wyraźnie szybszym wzrostem, więc ten odstaje trochę w tyle i no, nie chciałbym go doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie już miał tyle korzeni, że nie będę w stanie ich wyjąć. Na ogół te palmy kokosowe w, w, wyrastają na boku, czy kładą się naturalnym ich pozycją orzecha. W skorupie jest y, pozycja leżąca, ale można je też kiełkować właśnie tak na y, pionowo, na stojąco. I tutaj to, czego może do końca o, teraz wyostrzyło mi na korzenie, i tych korzeni jest około 10. Liczyłem je wcześniej, natomiast ze skorupy wychodzą wychodzi ich tylko 5 co znaczy że reszta gdzieś pozostała po drodze wcześniej tutaj ta podstawa pnia była owinięta szmatką która sięgała aż do wody więc to był taki knot który zaciągał wilgoć do podstawy pnia i dzięki temu mogły wyrastać nowe korzenie i coś takiego mam tutaj Dodatkowo przyczepione pineską, bo akurat jeden z korzeni zaczął wychodzić bokiem, i chodziło o to, żeby go nabijać, żeby ten końców, ta końcówka była cały czas wilgotna i dzięki temu doszłaby aż do wody, gdzie dalsze takie utrzymywanie jej by nie było konieczne. Skorupa w środku jest taka bardzo sprężysta, gąbczasta. Tam jest włókno, które gdy się nawilży, staje się dosyć miękkie, więc korzenie są w stanie je przebić. Tutaj też jeszcze go okręcę, pokażę coś czego właśnie nie wycinałem, a czekałem aż ten brązowy korzeń jest martwy, więc to też kolejna przyczyna, dla której chcę tego orzecha, tego kokosa posadzić. Jak widać, czy też nie widać, to ja powiem, są trzy zdrowe korzenie. Ten jeden martwy. No i ten wychodzący obok co daje nam bokiem, co daje nam 5 korzeni. A jak mówiłem, do góry jest ich 10, więc reszta jest jeszcze ukryta w orzechu. W takich warunkach mógłby, jak już mówiłem, pozostawać wiele miesięcy, ale nie wiem jak długo. Mam tych orzechów ledwie kilka, więc będę chciał. Utrzymać go przy życiu już w ziemi, ale w Indonezji wpuszczają tam czasami jakieś rybki. Widziałem bojowniki, chociaż chyba to nie jest dobre rozwiązanie, bo tutaj czasami jest gąszcz korzeni. W każdym razie chciałem to pokazać zanim posadzę do ziemi, ponieważ jest to naprawdę fajna roślinka, fajna zabawa i fajna ozdoba na biurku. A w tle po prawej stronie rozdzielone liście palmy kokosowej dwóch palm kokosowych, o których będę opowiadał w kolejnych odcinkach. A oto i całość. Miara krawiecka pokazuje 1 metr 34 cm. Całkiem pokaźna roślinka. I już Nieodwołalnie przeznaczona do posadzenia w doniczce, co zaraz uczynię, ale tutaj jeszcze pokażę tego na wprost. Ma rok i dwa miesiące od chwili wykiełkowania, a może rok i miesiąc, więc jest starszy, a ma więcej, jest no nieco starszy, jedynie nieco starszy. A ma znacznie więcej liści. Um, nie mam miejsca, też pisałem o tym w e-booku. Nie ma miejsca, żeby uprawiać sobie 10 palm kokosowych w naturalnym rozmiarze, czy też jakim, takim, jak one byłyby w stanie wyrosnąć. Więc chcę je no, miniaturyzować i utrzymywać w jakichś ciekawych formach. Więc nie każda musi rosnąć z maksymalną swoją. Mocą, potencjałem, a zmierzam, mówię o tym, ponieważ zmierzam do tego, że część tego orzecha zostawię ponad powierzchnią ziemi, co nie jest dobre ze względu na tę podstawę pnia, która powinna pozostawać cały czas wilgotna. Tutaj doskonale widać wyrastające korzenie, ale ja będę je przy podlewaniu z może jeszcze też dołożę jakąś szmatkę. I ten orzech zostanie taką, będzie taką ozdobą. Dlaczego ściąłem tutaj? Dlaczego brakuje tego, tej góry? Ponieważ wcześniej nie kiełkowałem orzechów w skorupie, a widziałem, że ścina się ten szczyt po to, żeby ułatwić kiełkowanie. Miałem tylko jednego tego typu kokosa, więc chciałem bardzo, żeby on wykiełkował, no i dzięki temu miałem dostęp do, do właśnie tego poziomu, gdzie już znajdują się oczka kokosa. No i udało się, wykiełkował. I proszę, takie oto cudo. Raz jeszcze system korzeniowy. Wszystkie one wychodzą z jednego miejsca tam, gdzie się przebiły. Nożem trochę z, ponacinam tę skorupę w dolnej części, tam gdzie jest taka ciemna, i dzięki temu ta łupina też szybciej się rozpadnie i przepuści korzenie. I gotowe. Taka sama wysoka doniczka palmówka, około 20 litrów. Pojemności ciężka, szczególnie gdy się podleje. Używam podłoża do sukulentów i kaktusów. Dostała palma od razu lampę. I będzie tutaj przez kilka najbliższych tygodni, zanim zacznie się robić naprawdę ciepło. Mam nadzieję, że ta przeprowadzka się uda. Dotychczas na 5 kokosów, właściwie tak, 5 kokosów. Jeden tego nie przeżył. Zgnił, zrobił się cały brązowy i czarny, co również się zdarza, ale mam nadzieję, oczywiście, że wszystko będzie dobrze. Pozostałe kokosy rosną i tutaj widać też różnicę między tym po lewej uprawianym w wodzie i pionowo, co też ma znaczenie, ponieważ zarodek nie jest odżywiany przez bielmo tak jakby jak w przypadku, gdy orzech leży na boku. A tą, tą większą, która ma znacznie szersze liście. Tu podaję parametry lotu. Około 50% wilgotności względnej. Temperatura 22,7. U tej rocznej y, ziemia już y, się tak zróżnicowała, te grube frakcje wskutek podlewania zostały wypłukane, zostały na górze. Natomiast tutaj jest to samo podłoże w prawie całej doniczce. Natomiast górę wysypałem Taką ziemią kompostową, ponieważ mi jej zwyczajnie tamtej zabrakło, i też wypełnię ją potem podłożem do kaktusów, które jest przepuszczalne, nie jest takie torfowe, dlatego jest dla mnie jak najlepsze. Wszystko po prostu jeszcze troszkę osiądzie i wówczas dosypię tej, tej ziemi. I na tym chyba zakończę. Dam znać z kokosowego studia za jakiś czas. Zapraszam do zakupu mojego e-booka mojego i Sylwii, ebooka o uprawie palmy kokosowej w domu. Jedyna taka pozycja na rynku. No i jedyna u mnie taka. Kolekcja palm kokosowych. Bo o tym jak je uprawiać, wiem prawie wszystko. Cześć.